Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Heroesów Piątych na pseudoheroicznym kampania Akademii. Niech Was nie zwiedzie to, że gramy bohaterami przystani, bo tak już wyglądają niestety kampania Akademii w Heroesach Piątych. Wszystkie właściwie, że gramy głównie przystanią. Także niestety tak to wygląda. Dobra, co my tu mamy? Oczywiście no, wiele questów już jest wykonanych, ponieważ połowa tej misji to tak naprawdę za nami. Ta połowa, kiedy graliśmy z Zehirem. Teraz będziemy grać sobie Clydą oraz Duncanem. Nie przekazaliśmy oczywiście łzy Aszy, tak łza Aszy, którą znalazł Zehir, nie przekazaliśmy jej oczywiście Duncanowi, ponieważ Duncan na to nie zasługuje. Nie, dobra, przepraszam, już nie będę po nim cisnął, może. No dobra, się trochę pewnie, ale to nieważne. Zanim zacznie, łapka w górę, subskrypcja, komentarz, wiadomo, przypominam wam, żebyście tam nie zapomnieli przypadkiem, bo to wiecie, troszczę się o was po prostu. No, więc to. I teraz tak, jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że... Mamy tych dwóch bohaterów. Ogólnie ten odcinek chciałbym, żeby był troszkę krótszy. Znaczy ogólnie chciałbym ten odcinek być nieco krótszy. Około 25 minut powiedzmy. Bo jednak chciałbym mieć, żeby się udało, te 200 odcinków. W sensie, żeby zrobić te całe Heroesy piąte w 200 odcinków. Aktualnie nam zostało chyba 16, tak? Nie wiem, jakoś tak. A jednak już mamy przejśnięte półtorej misji z czterech, więc troszkę muszę zwolnić, że tak powiem. Więc odcinki będą krótsze, mam nadzieję, że to się uda. Ten odcinek po prostu zdobędziemy sobie zamek, nasz główny. Oraz troszkę obgadam, także połowa tego filmu prawdopodobnie będzie taka bardziej organizacyjna, taka pogadankowa, ponieważ co chcemy na początek wiedzieć? To chcemy wiedzieć na początek, że Freyda, tak samo jak była sytuacja z Kujin jeszcze parę misji temu, jakiś czas temu w każdym razie, że Kujin, tak jak i Freyda, będą brały udział w ostatniej misji tej kampanii. Czyli w ostatniej misji, ostatniej kampanii, ostatniego dodatku do Heroesów Piątych. Tak? No, rozumiemy się. Czyli w misji czwartej kampanii Akademii. No i właśnie, Freyda tam się pojawi. I Freyda, tak samo jak Kujin, będzie oblegać zamek Inferno. I właśnie Kujin, na sam koniec, kiedy już mieliśmy tą czwartą misję orków i tam po raz ostatni widzieliśmy się z Kujin wtedy, to... Był tam mentor pamięci i tak dalej, i wtedy respecjalizowałem sobie Kujin tak, żeby była ona bardzo mocną bohaterką pod oblężenia. Na przykład wywoliłem logistykę i takie tam różne rzeczy, wiadomo, nie? I chodzi o to, że z Freydą trzeba zrobić dokładnie to samo. Na tej mapie też jest mentor pamięci, on jest gdzieś mniej więcej koło tego zamku na północy, ale to spokojnie, potem sobie do niego pójdziemy, to nie pali się z tym mentorem, tak? Wygrywamy tą misję oczywiście w momencie, kiedy pokonamy Groka i zdobędziemy tutaj ten zamek Kanał, ten zamek Inferno. Jak widzicie, Grok ma dość sporą armię, to jakby w porównaniu do tego, co my mamy, to jest no, absolutnie nie do zrobienia po prostu tą armią. Więc na razie spokojnie. Co musimy zrobić? Pokonaj bohatera Inferno, dokładnie to muszą się rzeczy. Właśnie Freyda musi się przygotować. By mogła stawić czoła armiom Biary w ostatecznej bitwie. Dokładnie tak, dlatego trzeba ją troszkę się o nią zatroszczyć. Wbić jej trochę jeszcze levela, pozbierać statystyki i przede wszystkim zmentorować ją. I właśnie a propos mentorowania. Co będziemy chcieli z nią zrobić? Przede wszystkim wykorzystać jej pasywkę. Naczynie gniewu. Za każdym razem, gdy bohater rzuca czar ze szkoły magii światła, czar Boska Zemsta zostaje również rzucony na losowy oddział wroga, który spełnia kryteria ważności na czar Boska Zemsta, czyli zabił już kogoś w czasie tej walki. Czar Boska Zemsta, jeżeli nie wiecie, to odsyłam oczywiście, autopromocja, odsyłam do filmu Omówienie zaklęć magii światła i mroku, który jest na kanale oczywiście w serii Omówienie zaklęć i artefaktów, zdaje się. Tam właśnie omawiam to zaklęcie. Ogólnie Boska Zemsta działa w ten sposób, że wybieramy wrogi oddział i ten wybrany przez nas oddział otrzymuje obrażenia zależne od tego, ile szkód już wyrządził naszej armii. Tak, czyli jakby im więcej dany oddział pozabijał naszych jednostek, tym więcej zadamy mu obrażeń. A tutaj czar Boska Zemsta będzie rzucany automatycznie za każdym razem, kiedy Freyda rzuca czar magii światła. Czyli powiedzmy, Freyda rzuca sobie, nie wiem, mamy jakiekolwiek zaklęcia? Mamy, proszę bardzo. Freyda, załóżmy, rzuca czar przyspieszenie. Może być zwykłe, może być na ekspercie, to może być wskrzeszenie, to może być cokolwiek. Wydaje mi się, że nawet jak rzuci czar Boska Zemsta, to wtedy druga Boska Zemsta też się rzuci. No to jeżeli rzucamy czar magii światła, no to wtedy Boska Zemsta jest rzucany na losowy wrogi oddział. Oczywiście taki oddział, który już spełnia te kryteria, tak, czyli już coś zabił nam. I to ogólnie będzie bardzo, bardzo mocne w tej ostatniej bitwie, no bo to będzie taka walka na wyczerpanie, tak. Nasza armia i armia wroga będą dość porównywalne, jeżeli chodzi o naszą siłę, więc wróg na pewno dość sporo pozabija nam. Więc chodzi nam o to, żeby Freyda miała dużo many, żeby mogła czary rzucać często i żeby miała czary magii światła. Oczywiście będziemy chcieli tutaj polować na wskrzeszenie i w sumie to nie wiem, co zrobić, jeżeli nam nie wylosuje wskrzeszenia w zamku, ale
Powinno. Mam nadzieję, że to się stanie. Ponieważ tylko i wyłącznie wskrzeszenie jest nam potrzebne. Teoretycznie słowo światła też mogłoby być fajne. I w sumie? Może słowo światła nawet jest lepsze. No bo w sumie słowo światła w tej ostatniej bitwie, no to my gramy na Inferno. Więc w sumie zadajemy obrażenia wszystkim wrogom. No nie brzmi to głupie, prawda? A takie wskrzeszenie, no... W sumie nie wiem, cokolwiek. Byleby było dużo magii światła po prostu. I o to mi chodzi, nie? O to mi głównie chodzi. No i co dalej? Więc na pewno chcę mieć ekspercką magię światła. No i myślałem sobie... Gdzie są rycerze? Tutaj. Myślałem, że albo wszystkie takie te podstawowe, żebyśmy po prostu mieli grupowe wszystkie te zaklęcia, tak? Na przykład grupową prawą moc, grupowe przyspieszenie, grupowe odbicie pocisku, wytrzymałość i boską siłę i oczyszczenie. Żebyśmy wszystko to mieli w formie grupowej. Natomiast myślę, że fajnie by było, nie wiem, czy to jest mądry pomysł, ale w sumie wziąć sobie tego anioła stróża. Ponieważ właśnie kiedy zginą wszystkie oddziały rycerza, na polu bitwy pojawi się archanioł, który wskrzesza losowy wybrany oddział wroga. Więc to może być niegłupie, no bo jeżeli faktycznie tak jakby przegramy tą walkę, no to wtedy wskrzesimy sobie jakiś oddział, no i wtedy będzie fajnie, tak możemy walczyć dalej. Więc wybiorę to. Prawdopodobnie tego nie wykorzystam, ale wezmę to chyba. Wydaje mi się, że zamiast Mistrza Gniewu jak najbardziej ten Anioł Stróż, jeżeli nie będzie problemu, żeby go uzyskać, a wydaje mi się, że nie powinno być, ponieważ mamy już wszystkie elementy chyba potrzebne do niego, dokładnie, więc pewnie ten Anioł Stróż wyleci nam jeszcze w trakcie levelowania po prostu. Więc tutaj Anioła Stróża. I teraz tak, co my tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze tak obronę, oświecenie, dowodzenie i atak. Obrona i atak jak najbardziej. To sobie zostawimy. W ataku na pewno kara boska. Na 100%. Im większe morale, tym większe obrażenia. Tak, chcemy to. Czy coś jeszcze? No nie wiem, ucznictwo, taktyka? Mech. Najważniejsze jest kara boska. Po prostu. W obronie z kolei, wydaje mi się, że ostatni bastion, można by było wziąć przygotowanie, prawda, jako kombinacja z atakiem jeszcze. Ale problem jest taki, że wrogowie raczej niechętnie będą nas atakować. W sensie to raczej my musimy atakować. To my jesteśmy tutaj, my tu musimy wywrzeć jakąś inicjatywę, tak, jakąś taką agresję. Wróg raczej nas atakować nie będzie. Więc ostatni bastion, kurczę, wiecie, to zadziała w ten sposób, że wrogom ciężej będzie zabić nasze jednostki, no bo zawsze zostanie ten jeden oddział ostatni na jednym punkcie, na jednym AP po prostu. Zawsze możemy go wskrzesić na przykład jeszcze dodatkowo. I nawet jak zginą na wszystkie jednostki, to wtedy przyjdzie ten anioł z Anioła Stróża, wskrzesi nam ostatni oddział, znaczy wskrzesi nam jakiś tam losowy oddział. I ten oddział musi zostać zbity do jednego HP i potem jeszcze raz dobity. Więc to, no czy to fajnie zadziała, nie wiem, ale fajnie będzie to mieć, tak? Teoretycznie, zobaczcie, skoro ostatni bastion, skoro Anioł Stróż i w sumie mamy empatię już, zobaczcie na niej, to można by nawet wziąć tą niepowstrzymaną szarżę. Ale to nic totalnie nie robi. Więc nawet jeżeli miałbym taką możliwość, to nie wezmę tego ulta, po prostu. Jakby przepraszam was, wiadomo, fajnie by było mieć tą świętą szarżę, ale po prostu nie. Jakby, sorry, to jest zbyt słabe, to nic nie robi, ja tego w ogóle nie wykorzystam. Ja nie chcę rzucać boskiej szarży bohaterem, ja chcę rzucać zaklęcie magii światła. Więc sorry, nie zrobię tego. Bo jest to zbyt słabe, nawet jak na ulta. Szczególnie jak na ulta. Więc niepowstrzymanej szarży na pewno nie będziemy mieć. I uwaga, empatii prawdopodobnie też nie będziemy mieć. Ponieważ, że tak mi się wydaje. Teraz dlaczego nie empatia? Przecież to działa bardzo fajnie, mamy tą empatię już, tym bardziej na rycerzu. Jest to bardzo fajne, ale w tej misji zdaje się, że można zdobyć zestaw lwa. Czyli trzyelementowy zestaw. Tam jest naszyjnik lwa, który daje plus 1 do morali. Hełm jakiś tam, nie wiem. No też hełm lwa, który daje plus 2 do szczęścia, plus 2 do morali. I jeszcze peleryna lwiej grzywy. Coś takiego. I ogólnie, jak się zbierze wszystkie te trzy elementy, to rycerze, czyli właśnie Frejda, jeżeli zbierzemy te trzy elementy, to ten zestaw w całości ma właśnie wbudowaną empatię. To się nie kumuluje. Czyli jeżeli bohater ma empatię w drzewku plus ma ten zestaw, to mimo, że to są dwa takie same efekty, to one się na siebie nie nakładają. Czyli to nie oznacza, że jeżeli rzucimy czar, znaczy inaczej, te dwa elementy, jeżeli je mamy, to nadal, kiedy nasza jednostka dostanie morale, to bohater przeniesie się na pasku inicjatywy o 10%. Nie o 20, no bo można powiedzieć, że no ej no, matematyka, prawda? Mamy empatię tu, mamy empatię tam, no to 2 razy 10% to jest 20%. Ale nie. Te efekty się nie nakładają. Więc albo empatia, albo ten zestaw. Jeżeli zdobędę ten zestaw, to zrezygnuję z empatii. Jeżeli go nie dostanę, no to zostawię tę empatię, tak? Ale prawdopodobnie uda się zdobyć ten zestaw tutaj, bo pewnie on jest gdzieś na mapie przygotowany już. I wtedy ta empatia nie będzie potrzebna. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Prawdopodobnie z tej empatii zrezygnuję. I w sumie, wiecie, ja niby jestem przekonany, ale tak na 99%. Więc chciałbym, żebyście mi po prostu napisali jeszcze w komentarzach, jeżeli macie pewność, czy to faktycznie tak działa, jak mówię. Że to faktycznie się nie stakuje.
Znaczy właściwie to, że się nie stakuje, to jestem prawie że pewien, ale boję się o to, że nawet jak zdobędę te trzy artefakty, to Frejda je na przykład, nie wiem, ich nie założy do tej ostatniej bitwy albo coś takiego, nie? Że one po prostu, że jakby te artefakty nie przejdą z nią. O to się najbardziej boję, nie? No bo jeżeli nie będę miał empatii, a te artefakty ze mną nie przejdą, to wtedy będę bez tego efektu i to będzie lipa wtedy. Więc tak na pewno nie chcemy zrobić. Ale co? Mamy tak, czyli tak, atak zostaje. Tak, atak zostaje, obrona zostaje, mega światła zostaje. To dowodzenie fajnie by było wywalić. I jeszcze to, mamy to oświecenie jeszcze z inteligencją. I teraz tak. Właśnie fajnie by było zdobyć cały ten set, ponieważ wtedy mógłbym zostawić sobie oświecenie i tą inteligencję. I tak naprawdę tutaj nic więcej nie potrzebuję. Wiadomo, tutaj można by mieć eksperckie oświecenie, żeby mieć tam więcej statystyk, wiadomo. Ale chciałbym to zostawić, żeby mieć dużo many. Bo gramy na Inferno. Będą tam chochliki, więc zeżrą nam trochę many. Więc chciałbym mieć co najmniej 200 punktów many na Frejdzie. Maksymalnej, no nie? Razem z tą inteligencją. Mam nadzieję, że to się uda. Może po prostu być bezpieczniejszym, że tak powiem. I teraz tak, więc można powiedzieć, że wszystko to zostaje i właśnie dlatego fajnie byłoby mieć ten zestaw, żeby wywalić empatię, żeby wziąć, moi drodzy, talent magiczny. Ponieważ kiedy bohater rzuca czar, no to jego następna tura jest o 30% szybciej. Więc idealnie to działa z naszą pasywką, tak? Mamy turę Frejdy, rzucamy jakiś czar magii światła, rzucamy tą boską zepsę, która jest bardzo mocnym czarem. I jakby jest to rzucone automatycznie. I nie dość, że następna tura przyjdzie o 30% szybciej, to jeszcze za pomocą empatii, czy to w drzewku, czy z artefaktu, to dzięki empatii kilka naszych jednostek dostanie morale, no i wtedy znowu jest tura naszego bohatera, tak? Znowu jest tura Frejdy. Więc ogólnie na pewno talent magiczny bym chciał mieć, to na bank. Jakby nieważne co, nawet jeżeli będę musiał wywalić, nie wiem, atak czy obronę, jeżeli cokolwiek będę musiał wywalić, to zrobię, żeby mieć ten talent magiczny. I w talencie magicznym weźmiemy sobie jeszcze tajny trening, żeby koszt czarów był mniejszy. Wtedy będziemy rzucać czary często i taniej. Po prostu. I o to nam przede wszystkim chodzi. Żeby móc Frejdom jak najwięcej tych czarów rzucić. Żeby mieć tańsze czary, żeby mieć więcej many za pomocą inteligencji. I taka będzie nasza taktyka po prostu, tak? Czyli magia światła z oświeceniem, znaczy głównie to z inteligencją, plus talentem magicznym. No i nasze jednostki dostaną jeszcze buffa w postaci ataku i obrony. I to będzie bardzo, bardzo mocny build, o ile wszystko się uda i o ile dostanę tą empatię za pomocą zestawu, tak? Czyli jeżeli będę mógł sobie wywalić to drzewko dowodzenia. Jeżeli nie będę mógł sobie na to pozwolić, no to wtedy zrezygnujemy na przykład z obrony albo z ataku. Zobaczymy jeszcze. Może z obrony. Albo z ataku. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Zastanowimy się nad tym w trakcie. Natomiast teraz popatrzymy, czy co. Są te artefakty. Ktoś mi pisał, że powinienem to wczytać albo zrestartować, bo mam za mały przychód. W sensie mam to złoto, przechodzi jednak z tego poprzedniego etapu, więc powinienem tego złota sobie trochę nastakować. Ale kurczę, czy ja chcę? No mogłem to zrobić teoretycznie, nie wiecie, no nie pokazać wam tego, ale to po prostu zrobić. W sumie to nie wiem, z czego mam tyle, taki przychód. Miasta, stolica? Ciekawe, jakie miasta. Ale dobra, no. Jakiś tam przychód mamy. Właśnie, 13 minut już minęło, a ja na razie sobie tylko gadam. Kolejna sprawa. Już tak bardziej do tej misji. No to złoto. Ale dobra, wiecie co, spróbuję. Nawet, nie wiem, jeżeli będzie ciężko, to faktycznie wczytam i nie, nastakuję sobie, nie wiem, 100 tysięcy złota na przykład. I wtedy zaczniemy ten drugi etap. Czy coś. Ale to na razie nie. A to, co chciałem wam powiedzieć... Aha, armia. Właśnie. Jest to tak durnie zrobione tutaj. Znaczy ja wiem, to jest specjalny zabieg oczywiście. Zobaczcie, Duncan ma wszystkie jednostki niepoulepszane, oprócz Archanioła, krzyżowców. No i ten. Zrobiłem cięcie i się zgubiłem oczywiście w wątku. No nieważne. Coś jeszcze chciałem tylko wspomnieć. Aha, o tym, że w tej misji jednostki przystani, które są czerwone, jak tutaj na przykład ci czempioni, będą się do nas przyłączać. Z reguły, chyba wszystkie nawet. Na mapie, tak? Więc to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że jak zdobędziemy zamek, to będziemy tam mogli szkodzić tylko i wyłącznie jednostki czerwone przystani. Więc musimy się na to przygotować. No i teraz tak, właśnie. Te armie, jak widzicie, są tak beznadziejnie zrobione. Aha, mówiłem o tym, że tu mam Archanioła i Krzyżowca. Czyli to są jedyne dwie ulepszone jednostki, a tutaj zobaczcie, mamy całą armię poulepszaną, oprócz właśnie krzyżowców i aniołów, jak widzicie. Więc nie jesteśmy w stanie w ten sposób połączyć tych dwóch armii. Możemy co najwyżej pozbywać się poszczególnych jednostek. I wydaje mi się, że pierwszą jednostką, którą się pozbędziemy, w ogóle wydaje mi się, że Duncan jest w stanie też ich zdobywać. Dokładnie tak, cztery czempioni. Weźmiemy sobie ich zamiast gryfów. I tak wypadły, więc po co? Tutaj przyjdzie oczywiście sobie Frejda w swoim czasie.
Tego lodowatego sopla nie będziemy brali, bo to po co? Przekaż jej może tych czempionów. Zamiast... No, tych zbrojnych, powiedzmy. I teraz tak, stajnie. Bo być może uda się dobiec do tego zamku jeszcze w tym tygodniu. Wątpię. No, w sumie to... Nie, dobra, i tak się w tym tygodniu nie uda dobiec. No właśnie. Jakbyśmy zaczynali od początku tygodnia, to wtedy okej, okay, ale tak to... Nie da rady, dobra. To zobaczymy sobie kopalnię złotka. Okej, okay, bo ty... Co ty robisz? No, nie. Standard. No dobra. O, ruszyliśmy z kopyta, że tak powiem, po 15 minutach. Ten zamek jest słaby tutaj. I nie ma problemu, żeby go zdobyć, ale musimy najpierw zdobyć nasz główny zamek w przystani. Więc... to potem. To potem. Od sobie jakoś w miarę da radę, czy... Ojej. Sporo strat. A wydaje mi się, że po prostu wystarczy nie atakować. Po prostu. Nawet weź to dwa, bo to... Nie tylko przeszkadzać, więc... No i średni teren dla nas. A dezorientacja. Fajnie. Ale... Pomiędzy zadają za dużo obrażeń chyba. No. Tyle tylko, że się wskrzeszają niestety. No właśnie, mam bardzo małą... bardzo mały zasięg ruchu. Ej, ja straciłem już tego jednego czempiona. O kurczę. Nie do końca o to chodziło. Ale to... Nie, dobra, to czekajcie, Daniel. Jak rzucałem dezorientację... Chociaż... Może pozwolę sobie na te straty, ale... Co mi tu bot proponuje? Wszystkich czempionów, których przed chwilą dostałem. Nie, no kurczę, kurczę mostę tej jednostki chcę stracić, no. No, dezorientacja, super. No dobra. Nie wiem, jakoś tak. Teraz jakoś... Może jedną jednostką to robić, ale no nie no. Wiem. Wiem, co można zmienić. Nie wiem, czy ma to sens i czy to cokolwiek da, ale... Próbujmy postawić paladyna obok tych strzelców. W ten sposób. Dobra. Nie atakuj. Ty sobie tam możesz zlecieć gdzieś. Właśnie mamy empatię, więc to będziemy dość szybko robić te tury. A zróbmy... Nie, dobra, łaska najpierw. Na dobry start. I teraz możemy wyleczyć go. I usunąć to zaklęcie. Dokładnie tak. Obrona. Tutaj rzuć boską siłę. Mamy duży rozstrzał obrażeń, więc to się może przydać. Ty tutaj. Ty czekaj. Dobra, próbujemy coś robić. Kolejna dezorientacja. Krzeszenie. Krzeszenie. Wait. Wait. Jeszcze raz. A widzicie? No i fajna kontra. Nie podoba. Przyspieszenie, odbicie pocisku. Przyspieszenie na kusznika. Może coś da. No w sumie jakby tego anioła stracić. Nie żadna wielka strata, nie? Wytrzymałość. Może, nie wiem. Ej, fajno, fajno. Nie wchodzisz mi w zasięg, wiadomo. Ale czy chcemy się już nimi klepać? A, dobra, dawaj. 20. No sporo. Nie wiem, czy to było dobre posunięcie. Raczej nie. Ale uznajmy, że było. O, jeszcze się walnę. O, fajnie. Nie, dobra, to tragedia była. Po co to robię w ogóle? Po co się staram? Gdybym jeszcze miał wskrzeszenie, bym to zrozumiał, ale... biją temu i powiem wam. Nie, przecież... Dobra, lecimy dalej. Trudno.
Nie wiem, no tak, no miotam się, no bo z jednej strony chciałbym mieć tą kopalnię, no bo jednak nie mam za bardzo przychodu. A z drugiej strony, no kurczę, duże te straty są, no. 5 złota. Wylewelujemy się jeszcze. W moim czasie. Możemy coś wymienić? No, musimy. Ale w sumie teraz można by się z nimi mierzyć, prawda? Na przykład. Inkwizytorzy niepotrzebni. Tu jest to. Potęga smoków. No raczej nie, raczej nie. Idziemy kiedyś indziej. Tu gdzieś jeszcze powinni być chyba ci czerwoni inkwizytorzy. Jak mi się wydaje gdzieś. Mam nadzieję, że grog nie będzie zbyt irytujący. Bo jak na razie nie mamy z nim absolutnie żadnych szans. Absolutnie. Jest niby złoto jeszcze. Ale nie, bo to też są straty. Wbrew pozorom. Są ziemniaki, to nie. Nie ze skarbem, dobra, to Duncan może zebrać. W sumie nawet tutaj możemy sobie zaklęcia dokupić, zobaczcie. Jakbyśmy bardzo chcieli. Dobra, tutaj niech się zbiera. Tu. A podejdź, zobaczmy jakie są zaklęcia. To jest boska zemsta. Krzeszenia niestety nie ma. Ani słowa światła. Szkoda, szkoda. Troszkę na to liczyłem. Ale dobra. Poradzimy sobie jakoś chyba. No to nie jest aż tak trudne chyba, nie? Nie? Mam nadzieję. No, ale tak, jeżeli chodzi o przygotowanie, to o żołnierze Czerwonego Gryfa błagają o wybaczenie i o wybaczenie i kłopoty. Pragną przychodzić do ciebie i walczyć za Elrata. Właśnie, i mamy wszystko. Teraz czy... Nie ma podwójnego przyrostu. A szkoda. Za bardzo zbudowane to nie jest. Jak widzicie, zabrakło jednego dnia. Może bym nie szedł po to złoto. Dobra, zobaczymy, no. Wiecie, no to jest, jak widzicie, to jest bardzo dużo błędów, nie? Można by było na przykład jeden dzień wcześniej to zdobyć. Czyli po prostu, powiedzmy, z Zehirem poczekać na do poniedziałku, na początek tygodnia, wtedy zawalczyć i dopiero to aktywować, nie? Wtedy cały tydzień wystarczy by mi, żeby tutaj zajść, nie? I wtedy po prostu ja miałbym więcej wojska, bo przeciwnik jakby tutaj, zobaczcie, tu dostał wojsko i tutaj też. Normalnie miał przychód, nie? Znaczy przyrost jakby jednostek tygodniowych. No ja nie miałem. Więc to już jest taki błąd. Po prostu złoto można było sobie nastakować, ale mam teraz 10 tysięcy. Tu jest to kapitol niedługo pewnie. Zobaczcie, gryfy. Jutro kapitol. No i spoko, jakoś pójdzie. Mam nadzieję. Tutaj możemy sobie też zabierać te jednostki z tego garnizonu. No zobaczcie, tu miałbym przyrost, tu miałbym przyrost. Tu była chyba jeszcze, o właśnie, tutaj miałbym przyrost jeszcze, zobaczcie. No, no trochę szkoda, nie? Ale generalnie te jednostki teraz ja mogę sobie pozmieniać, zobaczcie. Czyli tak, was mogę na pewno zabrać. Was. Ich zostawmy. Wymieniamy ich mniej więcej w ten sposób, żebyśmy już mieli całą tą armię czerwoną. Natomiast resztą będzie zajmował się Duncan, będzie ich ulepszał i tak dalej. I coś tam robił. Bo tutaj już nic więcej nie ma do zdobycia ani do przejęcia, więc możemy iść sobie tutaj i zwiedzać się dalej. Więc Duncan odkryje nam sytuację. No, okej, dane ostatniego żywego. Spoko. O, i tu jest jeszcze ten port na wzgórzu nawet, więc możemy tutaj ulepszać jednostki czy coś tam. Czy coś tam. No i tu sobie pozwiedzamy może. Od razu idziemy na północ. Nie sobie na północ można być od razu, nie? O, to by nie było głupie. Teoretycznie. Chodź tutaj. Ale za chwilę będziemy kończyć ten odcinek. Jedna kwestia jest taka tylko, co będzie robił Grog, tak? Bo jeżeli on będzie stał tutaj, za tymi garnizonami, jak widzicie, to spoko. Jakby mamy wtedy czas i możemy sobie robić, co chcemy. Natomiast jeżeli nie będzie tego robił i będzie nam uprzykrzał życie, no to trochę lipa. Wtedy. No nie wiem. No nie chcę zanieść to do zamku po prostu. I ogarniaj rzeczywistość, że tak powiem. Mamy, aha, pierwszy poziom gildii magów, no to nie za dużo. Ale wszystko, co nie jest ulepszone, my to też. Niech zostaje na razie. Na pewno zdobywam. Ej, oni się przyłączą, nie? A, no właśnie. Czyli warto było. No dobra. Teraz, gdy mamy już 264 łuczników i 231 fanatyków i 11 czempionów, to pewnie nawet grog. To wyzwanie, okej. Okay. Czyli już mielibyśmy szansę, zobaczcie. Teoretycznie. Dobra. Będziemy się kierować w takim razie ku północy.
żeby podbić ten zamek tutaj. No bo oni nie mają szans tutaj, nie? Absolutnie. No, panie Groku. Ktoś pisał właśnie, że to jest moje Nemezis. Bo nie dość, że słabo go oceniłem w umówieniu bohaterów, a jednak zasługiwał na wyższą ocenę niż ja mu przydzieliłem. To jeszcze on był w jakiejś misji innej? Jako mój przeciwnik główny, że tak powiem? Też właśnie mnie irytował gdzieś tam w którejś misji. Tylko gdzie, kiedy to mogło być? Gdzie jeszcze z Grokiem mogły mieć problemy? Ej, co mogę jeszcze łucznicy, zobaczcie. Wbudowani w te garnizony. Ciekawe. Weź to. No, weź po prostu. Cofaj się i będziemy jednostki szkolić, czy jeszcze nie? Nie, muszę rozbudować ten zamek najpierw. Jednostki z siedlisk, które będę sobie kiedy indziej rozbudowywał. Właśnie, a teraz najważniejsze będzie fort i rozbudowanie do końca. Jeszcze jakby krzyżowców się udało zbudować, o panie, byłoby super. Ale są stanie do tego potrzebne. Ej, dobra, trzeba kończyć. Miało być krócej? Będzie krócej. Więc ostatnia tura, tak zwana. I pewnie zrobię jeszcze trzy. Albo anioły. Ile to kosztuje? 6, łącznie 8. Dobra, budujmy najpierw ten fort, bo to na pewno, a potem się zastanowimy nad tym, czy... czy co? No, czy wszystko. W sensie... Czy kawalerzy, czy anioły? Potem będziemy sobie te decyzje podejmować. Idziemy ścieżką dalej. Dobra. Skończymy turę. Mam nadzieję, że Krok nic złego nie zrobi. I nie przyszarżuje na mnie. No i dobra. W tym momencie możemy się pożegnać. Tak jak mówiłem, właśnie omówiłem sobie te wszystkie... Ja wiadomo, też omawiałem właśnie całego tego skill wheela i to wszystko. Po to, żebyście też mogli się do tego ustosunkować, tak? Więc napiszcie mi, jak widzicie ten mój plan. Właśnie, żeby zdobyć ten cały set. Mam nadzieję, że on gdzieś tutaj będzie. A jak nie, no to będziemy kombinować. I żeby właśnie tą inteligencję z tą empatią i talentem magicznym, tak, żeby to połączyć, ewentualnie zrezygnuję właśnie albo z obrony, albo z ataku i zobaczymy. Z ataku wolałbym nie, bo mam jednak tą karę boską, która jest specyficzna, ale z obrony będzie można zrezygnować. No z magii świata na pewno nie, no jakby pod to będziemy grać, więc to na pewno nie. Także co, ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za oglądanie i co? Do usłyszenia w tym odcinku. Asza pożera wszystko. Na razie.